Początek tygodnia przywitał nas kolorem czerwonym. Już od samego rana nastroje na warszawskim parkiecie nie były najlepsze. Również giełdy zachodnie rozpoczęły tydzień od spadków, które tłumaczone były głównie rozczarowaniem szczytem G20, na którym nie padły żadne deklaracje ani konkrety. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych sezon wyników trwa w najlepsze. W dniu wczorajszym poznaliśmy raporty m.in. Cyfrowego Polsatu, Dom Development czy Midasa. W tym tygodniu jeszcze przed nami wyniki roczne takich spółek jak mBank, Alior Bank, Lotos czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Wczorajszą sesję zakończyliśmy spadkiem w wysokości 1,1%. Całodzienna zmienność wyniosła niespełna 30 punktów. Na pocieszenie można dodać, że obroty podczas poniedziałkowych notowań nie były najwyższe. Najistotniejsze dane makroekonomiczne w tym tygodniu to przede wszystkim piątkowy raport na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. Inne istotne publikacje makro, na które warto zwrócić uwagę, to odczyty PMI usług, jak i przemysłu największych światowych gospodarek oraz eurostrefy.